Dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym vlogu, tym razem z łazienki. Mamy dzisiaj poniedziałek, no właściwie nowy tydzień, zaczynamy nowy tydzień. Godzina jest już 10:00, my powstawaliśmy i mój młody czeka już tutaj sobie właśnie, żebym włączyła mu bajkę, oczywiście od rana tylko pokazuję, żeby włączyć mu bajkę. A co ty tam masz z boku, synek? Co tam jest? Icha! Wypiłeś już? Jeszcze troszeczkę jest. Pijesz jeszcze? Ulubione śniadanie mojego syna, czyli kakao. I tost z dżemem, najlepiej śliwkowym. Słuchajcie, jest godzina po 14:12. O, hello, ostrość. Właśnie się piekarnik nagrzał. I mały dopiero co zasnął. Słuchajcie, mam nadzieję, bo już tak zasnął już. Lepiej, bo nie chciał zasnąć, ale to są właśnie minusy tego, ja wstaję wcześniej, tak późno. Nie patrzcie na ten bałagan z tyłu, bo jeszcze absolutnie nie sprzątałam tam, dopiero mam zamiar. On teraz nie będzie miał długiej drzemki, bo ja go obudzę po pół godzinie, dlatego że wiecie, że potem będzie znowu problem z pójściem spać na noc. Ja robię obiad. Tutaj będę się tak trochę przesuwała. Stoicie sobie w szafce, oprócz obok jakichś misiów czekoladowych. Prawie gotowe i robię też pierś. I słuchajcie, kombinowanie z obiadem w domu, jak prawie się nic nie ma, to jest po prostu zawsze, wiecie, coś fajnego, coś innego, tak? Bo jak mamy wszystko w domu, no to wiemy, co robimy. Irytujemy ten bałagan. Ale jak właśnie ja już, wiecie, dzisiaj dopiero jedziemy na zakupy i dużo rzeczy mi się pokończyło, bułka, tarta, wegeta, a ja używam wegety. Dlatego nie mogłam tego zrobić standardowych kotletów, tylko ja jak to nie wiem, co zrobić, to wpisuję na przykład pierś z kurczaka w piekarniku, bo chciałam zrobić w piekarniku, nie smażyć. I wchodzę w grafikę i po prostu co mi się tam podoba z grafiki, wtedy w to wchodzę jakoś tak dalej. No i znalazłam taki przepis właśnie w piekarniku. Będę rozkrajała pierś, robiła w niej kieszonkę. Do środka dajemy taki serek typu Almette. Tutaj przyciśnięty jest już ząbek czosnku. Ja miałam jeszcze trochę takiego serka Hochland. To sobie tutaj wymieszałam. I tym będę faszerowała tą pierś, tą kieszonkę właśnie. A na wierzch posmaruję ją musztardą i posypię bułką tartą. A bułki tartej, mówię, no mam może z dwie łyżeczki jeszcze mi zostały, dlatego akurat do posypania wystarczy. To będziemy robić w piekarniku. Coś innego spróbujemy, a przynajmniej wszystko akurat miałam w domu, bo już w lodówce naprawdę prawie pustki. Tak trochę przez to święto się nam to przesunęło. Już właśnie rozkrajam kieszonkę w jednej. A no i do tego po prostu ziemniaki i buraczki, bo akurat to mam. Kurde, gubi mi się jasność, dlatego że tak jak mówię, jesteście w szafce i tu jest otwarte. Jeszcze tutaj troszeczkę głębiej natniemy to. No i dobra. I to tyle. Mój mąż już dzwonił, że już wraca ze Szczecina, czyli może nawet dojedzie na obiad, bo całkiem szybko mówił, że się jedzie, bo są jakieś tam już obwodnice i tak dalej, że się całkiem sprawnie można poruszać. To do później. Thank you.
I słuchajcie, pierś robi się w piekarniku. W sumie zaraz będzie, powinna być gotowa. Młody też już wstał. Ja się trochę pomalowałam i chciałabym Wam pokazać rzęsy moje. Nie wiem, czy złapie się fokus. O, dlatego, że to chodzi o te pytania a propos rzęs, że czy przyczepiać sztuczne, bo boicie się, że Wam powypadają Wasze. Może moje, wiecie, nie są jakoś super ekstra, ale wydaje mi się, ale przede wszystkim tak, no nie powypadały. Są, cały czas są, tak wyglądają, a ja bardzo przez bardzo długi okres nosiłam rzęsy cały czas, przez niecały może rok. Teraz mam chwilę przerwy ze względu na to, że po prostu nie wiem właściwie dlaczego, no po prostu zrobiłam sobie przerwę, w której jest mi bardzo ciężko wytrwać, ale powiedziałam sobie, że dopiero po prostu na święta to zrobię, bo tak wiecie, już też cały czas chodzić w rzęsach, to już tak potem przywykać do tego wyglądu. A teraz nawet jak zrobię na nowo je, to będzie znowu takie dla mnie wow. No, a teraz maluję swoje i przyznam się szczerze, że nie przepadam za tą czynnością. A jeżeli chodzi o maskarę, jaką mam na oczach, to jest maskara z Vibo Volume Drama albo Queen Volume, coś takiego, ta taka złota. Ja Wam ją pokazywałam w moim ostatnim haulu z zakupów właśnie też między innymi z Rossmana i jakiś taki bardziej ala test będziecie miały w zbiorowym teście wszystkich moich nowości kosmetycznych, bo to jest też mój jakiś taki całkiem najnowszy, to już moja najnowsza maskara. Generalnie muszę kupić sobie nową kredkę, słuchajcie, do brwi. Skończyła mi się ta moja z Vibo, którą bardzo lubiałam. Zuś się schował za mamą i sobie pije. Była ostatnio naprawdę moją ulubioną kredką i ona mi się skończyła. A wiecie, samym pudrem to tak, miałam jakąś taką brązową, ogólnie mam brwi tutaj do regulacji oczywiście, ale chodzi o to, że te z Rimmela tak średnio mi się podobają, tamta była jednak dużo, dużo fajniejsza z Vibo, a jak mam jeszcze taką w sumie jedną wykręcaną z Maybelline, kiedyś mi ona pasowała, a teraz słuchajcie, jak ją zrobiłam, to taka jest dla mnie za chłodna. Ja nie lubię się w takich chłodnych brwiach. Ja po prostu mam ciepłe włosy, wszystko ciepłe i źle się czuję w chłodnych kolorach ogólnie. Także tak, tu widzicie, może dostrzeżecie, która jest godzina. A godzina jest po 15. Mąż już jest coraz bliżej, coraz bliżej. Ta pierś troszeczkę, ona, ja ją wstawiałam na 40 minut, 40 minut już minęło, ale ja ją wsadziłam nie do końca rozmrożoną, dlatego ona troszeczkę jeszcze tam musi dłużej po prostu sobie posiedzieć. No i gotowe. Tak wyszła pierś. Okej, słuchajcie, jest już godzina zaraz 17 właściwie. My się szykujemy. Jak mnie tutaj po prostu rozanieliło to światło. Ale szykujemy się właśnie na zakupy. Sorry za ten brak ostrości. O, ja przyszłam po ciuchy dla małego, sama też się zaraz ubieram. No i co? I poruszamy na zakupy, nasze standardowe ostatnio w Biedronce. Kiedyś tak często, często robiliśmy właśnie w Tesco zakupy, a teraz w Biedronce. Jakie tutaj ładne mam to tło, takie miętowo-szare. Tutaj mamy tego tutaj. Łobuziaka. To do później. W ogóle to muszę Wam też powiedzieć, że nie wiem, czy ten vlog będzie tylko z jednego dnia, czy będzie on jakiś taki bardziej łączony z kilku dni. Zobaczymy. Słuchajcie, zapomniałam wziąć aparatu, dlatego nagrywam telefonem. Jesteśmy już po zakupach. Co, synku? Czapeczkę sobie ściągnęłeś? No to ładnie. No to teraz ładnie. Staram się mówić jak najgłośniej po to, żeby było lepiej słychać, dlatego że wiem, że z telefonu jest trochę gorszy dźwięk. Jesteśmy teraz na myjni i mój mąż myje samochód. Jesteśmy akurat, siedzimy w samochodzie, w pianie. Słucham. Zaraz ci nałożę. To po co ściągałeś? To po co ściągałeś? Zaraz ci nałożę, dobrze? Dobrze? On ogólnie strasznie chce wyjść i myć samochód razem z tatą. Staram się go jakoś, wiecie, przeciągnąć, żeby jednak nie wychodził. Został z mamą tutaj w środku, dobrze? Dobrze? Byliśmy, słuchajcie, w takiej
odnowionej, jak gdyby Biedronce u nas w Koszalinie i bardzo ciężko było nam się tam po prostu odnaleźć, naprawdę. Dlatego mam nadzieję, że te zakupy są kompletne. Wszystko było totalnie poprzestawiane, w ogóle pomieszana chemia ze spożywką. Strasznie dziwne, naprawdę to było bardzo, bardzo dziwne. A teraz po milicji jedziemy już do domu. Słuchajcie, jest już godzina zaraz 9 w sumie. My już wróciliśmy do domu. Ja zapomniałam wziąć ze sobą kamery, ale coś tam nagrałam, jak mogliście zobaczyć. Telefon jest, jestem strasznie zielona. A to słuchajcie, dlatego, że oglądam mecz. Ja oglądam mecz, dlatego jestem taka zielona. Oglądam go dlatego, że to jest mecz Polska-Meksyk. On jest w Gdańsku. I na ten mecz pojechał mój tata, brat i bratowa. I wiecie, tak po prostu oglądam, chociaż na pewno ich nie zobaczę. Ale wiecie, są tam, to tak jak gdyby to jest takie moje duchowe wsparcie, że oni tam są i dlatego oglądam ten mecz. Zresztą przez to nie ma nawet moich seriali, przez to, że jest ten mecz, także cóż mi więcej pozostało. Będę się z Wami żegnała, zobaczę, czy będę jutro dalej nagrywała, czy żeby łączyć te vlogi, czy to będzie jeden vlog, bo w sumie nie wiem, ile tego materiału dla Was nagrałam. To tyle później. Aha, to już Wam właśnie nagrywałam z myjni, że byliśmy jeszcze na myjni po zakupach. Teraz siedzę jeszcze i piję herbatę. Ja słuchajcie, zawsze herbatę zaparzam do połowy, a resztę dolewam wody zimnej, takiej przygotowanej, którą mamy zawsze w dzbanku, a teraz nie mieliśmy. I dolałam tutaj mojej wody, którą piję, mineralną. I to połączenie nie wyszło na jajpie, bo nie smakuje zbyt dobrze, także nie polecam. Ale na dzisiaj już kończę, żegnam się, pozdrawiam. Pa, pa.